czekacie? Idziemy na pradziada. Mam cię jak protektor. Jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych w naszych górach. Borys naparza bez przerwy, a za nim najpiękniejsza asekuratorka na świecie, moja żona. W połowie drogi. I jak? Fajnie? Lepszy niż parking nowy, co? Mamo, nie trzymaj go tak za każdym razem pod... Daj mu, mamo, daj mu przejść. Żebyś zawsze pamiętał, Borysku, jak cię tatuś nosił na... Nosił cię na plecach. Dobrze! Wytrzymał. Tylko, jak się czujesz? Dobrze. Czekaj, zrobię ci fotę, a tam z tyłu masz pradziada. A, samoloty latają. Borys? Borys? Jak tam? Hejka? Hejka, mama? A my z Brunkiem jesteśmy prawie, że na szczycie. Tak! Jest! Jesteśmy! Brawo! Piony! Raz, dwa! Jasne. Ej! Brawo! Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Nie tak niegodziwi. Oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Pan bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie. Psalmów 1:1-6 UBG. Przed chwilą widzieliśmy lornetką tam Czarną Górę i Śnieżnik, a dzisiaj tu. W zeszłym tygodniu ze Śnieżnika widziałam pradziada i kopę. A kopy nie widzę. A dzisiaj ja. Kurczę, dobrze widać nawet elewatory. Z Frudnika? A no tak, przecież bez problemu. Aha, no jest. Tam. Elegancie. No, po górach jak... To może rzucimy okiem na Tatry. Gdyby była dobra pogoda i dobra lornetka, to kto wie. No. Brawo, brawo. Ja nie mogę. Wiesz, co znaczy gleba z czegoś takiego?